Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem pokazać, jak można dodać własne guziki do toolbara, który tutaj mamy. Jest to temat, który potraktuję troszeczkę po macoszemu, podobnie jak tą skomplikowaną konfigurację klawiatury, którą być może nam się nagrać jeszcze raz, porządniej, troszeczkę szerzej wyjaśnić. Ale tak czy inaczej chciałem pokazać kilka prostych rzeczy, które na samym początku mogą być wystarczające. Otóż wiemy, że interfejs Blendera jest bardzo elastyczny i że można dodawać różne rzeczy w różnych miejscach. Otóż te guziki, które są tutaj w toolbarze, możemy również sobie modyfikować i one są tak naprawdę oskryptowane w Pythonie. Aby to pokazać, potrzebuję tutaj podzielić sobie okno na pół. No i w jednym z tych obszarów włączę sobie edytor tekstowy. I teraz, jeżeli kliknę na którykolwiek z takich guzików, na przykład w tej zakładce Tools albo Create, ale weźmy sobie Tools, na przykład na Translate, to wtedy pod prawym klawiszem myszy pokaże się znane nam już menu, w którym możemy zmienić sobie shortcut na przykład dla tego guzika, ale możemy również przejechać niżej i wybrać sobie edycję źródła. Edit Source to jest edytuj źródło. Jeżeli takie coś zrobię, to w tym momencie wewnątrz tego edytora pojawia się cały długi kawał tekstu i jestem od razu ustawiony w odpowiednim wierszu, tam gdzie jest zdefiniowana dokładnie ta opcja rysująca ten guzik. A więc mogę sobie tutaj troszeczkę poprawić wygląd tego edytora, włączając na przykład wyświetlanie. Mogę włączyć wyświetlanie także linii bieżącej. Mogę sobie także powiększyć trochę te fonty, żeby było je lepiej widać. I teraz tak, jeżeli chciałbym zmodyfikować coś z tym guzikiem, to wszystko, co muszę zrobić, to jest zmodyfikować ten kod, który tutaj mam. Ten kod to jest po prostu kod, który odpowiada za wyświetlanie tego panelu. Na samym początku może spróbujmy coś popsuć i ukryć ten guzik. Aby to zrobić, wystarczy, że przejadę na sam początek wiersza i nacisnę hash, żeby zakomentować taką linię. W tym momencie ta linia staje się nieważna i tak naprawdę znika z tego kodu. Ona jest tutaj wpisana i możemy ją przeczytać, ale komputer widzi, że jest ten znak na początku i całą resztę ignoruje aż do samego końca wiersza. Także tej linii efektywnie nie ma. Teraz, aby taki skrypt uruchomić, trzeba przejechać myszą na sam dół okna i w pasku stanu wcisnąć guzik Run Script. Ciach. Jak widać, wywaliliśmy guzik o nazwie Translate. Niech on sobie tutaj jednak będzie, tak naprawdę to nie jest takie istotne. On i tak jest nieużywany, więc mógłbym w sumie równie dobrze wywalić wszystkie te guziki, które tutaj są, łącznie z mirrorem, który jest aż w tym miejscu. Ale niech sobie te guziki zostaną. Natomiast ostatnio miałem taką potrzebę, żeby zrobić dosyć dużo różnego rodzaju eksportów do pliku OBJ. Eksport do OBJ robi się tak, że trzeba wjechać w menu File, wybrać polecenie Export, no i wybrać sobie OBJ na przykład. To jest taka wtyczka, która to robi. No i teraz, oczywiście jest to dosyć żmudne i trzeba klikać i w ogóle, więc stwierdziłem, że może lepiej byłoby mieć tutaj po prostu taki sprytny guzik typu Export właśnie do OBJ. No i coś takiego możemy zrobić, to właśnie chciałem pokazać w tym prostym tutorialu. Aby takie coś zrobić, użyjemy umiejętności kopiowania i wklejania, bo to jest nic innego, tylko copy-wklej. Otóż wystarczy, że na początku ustawię się w linii 66, przynajmniej tutaj u mnie to jest 66 w tej wersji Blendera, nacisnę Shift i strzałkę w dół. Dzięki temu zaznaczy mi się cały wiersz, który mam teraz na taki czerwono-różowy kolor. Teraz wciskam Ctrl-C i z miną cwaniaka przejeżdżam troszeczkę niżej, wciskam parę razy Enter, ustawiam się w linii 69 i wciskam Ctrl-V. Dzięki temu skopiowałem całą linię, nie musząc pisać ani jednej literki. Tego typu linia, jeżeli wykonam teraz swój skrypt, nie spowoduje wielkich zmian. Ona po prostu pod tym guzikiem Mirror doda troszeczkę więcej światła, trochę więcej odstępu. Run Script. I jak widać, wróciły te moje stare guziki, ponieważ one cały czas tutaj są. No i mam teraz takie troszeczkę szersze miejsce pod tym guzikiem Mirror. Teraz gdybym chciał dodać sobie nowy guzik, który będzie robił mi ten eksport do OBJ, to nic innego jak tylko podwiązanie tej funkcji pod jakiś guzik. Zobaczcie, że tutaj guziki, na przykład ten Mirror, na przykład albo Scala, albo Translate, Rotate, są zawsze podwiązane w taki sam sposób. Możemy skorzystać z tego i przyjrzeć się dokładnie, co tu jest napisane. Dzięki temu widzimy, że jest taka sprytna funkcja, która przyczepiana jest do tego call, która nazywa się operator i ten operator w nawiasach wymaga podania jakiejś nazwy. I teraz ta nazwa to jest nazwa funkcji. Akurat to jest transform translate, transform resize, transform mirror. W naszym przypadku chcemy podwiązać funkcję, która odpowiedzialna jest za eksport do OBJ. Jak tu przytrzymam myszkę, to widzimy, że ta funkcja nazywa się export scene.obj. A więc takie coś możemy napisać. Zatem kopiuję sobie kolejną taką linię, na przykład taką, przez Ctrl-C, kopiuję ją w to miejsce i teraz muszę poprawić po prostu treść.
Już zdążyłem zapomnieć, jak nazywała się ta funkcja, więc na razie wykasuję deletem ten zaznaczony fragment i sprawdzę jeszcze raz. To się nazywa Export Scene OBJ. Mogę spróbować tutaj wcisnąć Ctrl-C przy otwartym tym menu i zaznaczonej takiej opcji, żeby sprawdzić, czy to zapamięta mi ścieżkę do tego polecenia. Na wszelki wypadek tą ścieżkę wkleję tutaj. Proszę zobaczyć, mam zapamiętane. Blender jest genialny pod tym względem. I teraz widzę, że te funkcje, które są wpisane tutaj w cudzysłowiu, nie mają żadnych nawiasów. W związku z tym ja ten nawias, który mam tutaj, również usunę. I teraz wszystko, począwszy od tego OPS, usunę. A więc zostawię tylko samo export scenę OBJ. Takie coś wkleję do tego miejsca, gdzie mam swój tekst. I teraz trzeba zacisnąć kciuki i sprawdzamy. Run script i bam, proszę bardzo, jest. I co ciekawe, nawet pojawiła się elegancka nazwa tego. Ale gdybym chciał tą nazwę zmodyfikować w jakiś sposób, no to wystarczy, że dam tutaj jeszcze przecinek i wzorem tego, co jest powyżej, wpiszę tekst równa się, na przykład eksportuj do OBJ. Takie coś. Oczywiście teraz run script i mam zmienione. Więc w ten sposób zmodyfikowałem sobie interfejs, dodając nowy guzik w miejsce, gdzie go poprzednio nie było. Czy to nie jest wypas? Sami zobaczcie. Tak czy inaczej, w ten sposób uprościłem sobie pracę. I teraz gdybym chciał, żeby tego typu zmiana została utrwalona i zapisana, to musiałem tutaj zaznaczyć register. W tym momencie ten plik będzie za każdym razem ładowany do Blendera. Oczywiście należy go też zapisać w konfiguracji, więc cały interfejs trzeba byłoby zapisać i tak dalej, ale może to być dosyć niebezpieczne, ponieważ ten plik może kolidować z tym, który w Blenderze już jest gdzieś tam w jakichś plikach startowych, więc może być między nimi konflikt. Tak naprawdę powinniśmy zdefiniować swoją własną klasę i zrobić swoją własną wtyczkę, która mogłaby na przykład wyświetlić nawet jakiś specjalny rodzaj zakładki tutaj. I wtedy moglibyśmy korzystać z własnych guzików definiowanych w razie potrzeb. Ale to jest troszeczkę szerszy temat. Trzeba by wtedy stworzyć osobną klasę, tak jak to jest tutaj zrobione i tak dalej. Więc jest nieco więcej pisania. Być może zrobię o tym tutorial w przyszłości. W ten sposób możemy używać różnego rodzaju wtyczek, na przykład takich jak tutaj. Addons to jest wtyczka. I z tego co widzę, to wszystkie są innych tutaj nie mam włączonych, więc na razie możemy to tak zostawić. Ok. Gdybyście jeszcze chcieli zrobić coś więcej, to w tym miejscu możemy sobie dodać również jakiś inny guzik, który na przykład pochodzi z tej zakładki Create. Gdybyśmy chcieli na przykład mieć sprytny sposób, który będzie nam tworzył obiekt typu empty, bez potrzeby wybierania tych żmudnych menu i tak dalej, tylko po prostu naciskam i bam, jest jakiś empty wstawiony, to wtedy mogę wykorzystać to miejsce, które jest gdzieś tutaj. Tutaj jest coś takiego jak Other i jest tworzenie obiektu empty. Jeżeli wcisnę ten guzik, to tworzy się natychmiast obiekt empty, taki piękny, elegancki, bez żadnych dodatkowych pytań, bez potrzeby wybierania żadnych opcji z menu. Możemy taką opcję sobie dodać również tam w tej pierwszej zakładce, czyli tu pod tym. Żeby takie coś zrobić, wystarczy tylko poszukać słowa empty w tym naszym dokumencie, ponieważ cały ten duży plik to jest definicja wszystkich tych paneli, całego tego po prostu toolbaru, który tutaj mamy. No więc poszukajmy, przewinę trochę i popatrzę, co tu mamy wpisane. Oczywiście wiadomo, że oko może zbielać od tego, co tu jest, ale jeżeli się trochę wczytamy, to możemy znaleźć jakieś takie fajne rzeczy. Jeżeli nie będę w stanie tego znaleźć, zawsze mogę użyć kombinacji Ctrl-F i tutaj mam taką zakładkę jak Find i mogę wpisać tutaj słowo empty i poszukać. Weźmy sobie Find Text i proszę bardzo, znalazłem od razu. Mamy tutaj coś takiego jak layout, operator, object, empty, add, więc to jest chyba to. Jest tekst, empty również i tak dalej. Skopiujmy sobie w takim razie taką linijkę, Ctrl-C. Teraz wracam na górę, tu gdzie miałem te swoje definicje, proszę zobaczyć, tu jest ten mój export scene. No i w tym miejscu znowu zrobię kilka spacji i wkleję tą linijkę. Możemy się też zastanawiać, czy to będzie na pewno dobrze. Prosty test pozwoli nam ustalić, czy to działa, czy nie. Naciskam run script i bam, mam od razu empty. Zobaczcie też, że jest przy nim elegancka ikonka. Ta ikonka bierze się stąd, że tutaj mam kilka rzeczy dodatkowo jeszcze określonych. Więc jest oprócz tego, że jest nasz operator podany i on nazywa się object empty add, to mam również podany tekst o nazwie empty i jest jeszcze jedna pozycja icon. Możemy wykorzystać taki icon do zdefiniowania sobie innych ikonek tutaj w różnych miejscach. Oczywiście typ ikonki trzeba znać. Można go sobie poszukać gdzieś w bebechach Blendera. Jak będę robił tutoriale o programowaniu i modyfikacji interfejsu, wtedy pokażę, jak to można zrobić. Tak czy inaczej, jest to trochę bardziej skomplikowana linijka, ponieważ dodatkowo jeszcze jest jakiś type, jest plain access i tak dalej.
Tak naprawdę ten operator potrafi przyjąć, no powiedzmy sobie tak, 7-8 wartości różnych i on tutaj jest zawołany bezpośrednio z takiej zmiennej, która nazywa się layout. Szczęśliwie taką zmienną tutaj mamy, ona jest zdefiniowana w tym miejscu, więc to działa. Ale równie dobrze można byłoby napisać call operator, bo to jest przecież to samo co ten layout. Więc możemy tutaj napisać call i zobaczymy co będzie. Taki malutki teścik. Run script i jak widać wszystko jest ok, z tym, że dodatkowo ten guzik przykleiły nam się do tego eksportu i tu OBJ. No i dobrze, niech sobie tak stoją. Dobra, więc to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tego, jak można szybko dodać własne guziki, czyli jak zmodyfikować interfejs Blendera, przynajmniej w tym jednym, jedynym miejscu. Ale oczywiście to nie jest koniec. Można dodawać panele do różnych innych miejsc. Jeżeli spojrzycie, ile jest takich miejsc, to naprawdę głowa mała. Na przykład można dodać do panelu Properties własną klasę. Można dodać na przykład nowy tab do tych tutaj opcji. Można dodać własny panel w tym miejscu. Można zrobić tak naprawdę wszystko, co chcemy. Jedyny warunek jest taki, że trzeba wiedzieć jak. No i to w zasadzie jest cała tajemnica. Dobra, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych tutorialach.